Hej, witam na moim kanale. Dziś to mam do przetestowania dwa produkty, o których mówiłam kilka dni temu w nowościach kosmetycznych. Mowa tutaj o podkładzie od Laura Mercier, Real Flawless Weightless Perfecting Foundation oraz o matowej paletce Huda nowej dziewiątce. Wybrałam ją w kolorze Cool Matte, także oba te produkty dzisiaj przetestuję. Jeżeli chodzi o podkład, będzie to również test wytrzymałości. Wrócę do Was pod koniec dnia i pokażę Wam, jak ten produkt zachowywał się przez cały dzień i jak wygląda po co najmniej 10 godzinach na skórze suchej. Jeśli chodzi o paletkę, zrobię klasycznie swatche, makijaż oczu. Nie będę dodawać żadnego błysku, żeby zobaczyć typowo, jak pracuje sama ta paleta. No i na koniec dnia oczywiście zobaczymy też wytrzymałość jej, natomiast no, nie spodziewam się tutaj jakichś wielkich rewelacji. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, zachęcam do subskrypcji kanału oraz do oglądania dalej. Dobrze, przybliżyłam Was trochę. Myślę też, że zepnę sobie trochę włosy z tyłu, żeby aż tak mi tutaj nie wpadały w twarz. Na twarzy mam w tej chwili tylko pielęgnację. Specjalnie nie nakładam primera, żeby zobaczyć, jak ten podkład da sobie radę sam. Na początek garść informacji o tym podkładzie. Ma być to podkład o średnim budującym kryciu. Wykończenie naturalne, formuła wegańska oraz producent obiecuje nam do 12 godzin trwałości tego podkładu. Biorąc pod uwagę już dosyć późną godzinę, 12 raczej nie dam rady przetestować, natomiast 10 spokojnie, także wrócę do Was po 10 godzinach. Jeżeli chodzi o kolorystykę, jest do wyboru całkiem sporo odcieni. Mówię oczywiście o tym jaśniejszym spektrum, jeżeli chodzi o te ciemniejsze kolory, nie jestem tutaj ekspertem, nie jestem profesjonalnym makijażystą, jestem tylko i wyłącznie entuzjastką makijażu. Natomiast każdy kolor dostępny jest w tonacji ciepłej, chłodnej oraz neutralnej. Ja dla siebie wybrałam kolorek 1N2 Vanille. Przez markę określony jest jako fair, właśnie z neutralnymi podtonami. Był też kolorek jaśniejszy od tego. Wybrałam więc drugi z kolei z neutralnymi podtonami, bo takie preferuję. Kolorem przez butelkę się nie sugeruje, ponieważ jest to butelka szklana, taka chroniona, więc nie oddaje dobrze koloru. Natomiast sama buteleczka bardzo mi się podoba. Fajnie trzyma się w dłoni, jest też ciężka, tak jak mówię, szklana, solidna. Mamy też pompeczkę. Zacznę może od zobaczenia, jak ten kolor wygląda na żywo. Ale wydaje się całkiem przyjemne. Zobaczcie, nie jest to jakaś bardzo wodnista formuła. Ta formuła jest niesamowicie lekka. Nie idzie mocno ani w stronę kremową, ani wodnistą. Jest to takie fajne pomiędzy. Kolor na swatchu wydaje mi się całkiem trafny, także od razu nakładam na twarz. Technikę będę używać taką samą jak zawsze, czyli najpierw kropkami nakładam trochę podkładu. Palcem lekko rozcieram, a potem przyklepuję gąbeczką. Bardzo przyjemnie się rozblendowywał dłonią. Ta formuła przypomina mi trochę jakieś produkty pielęgnacyjne. Pod dłonią takie delikatne uczucie jakby silikonowe, aczkolwiek nie kojarzę, żeby miał silikon w składzie. I nałożyłam go taką bardzo cienką warstwę. I powiem Wam, że rzeczywiście nie widać go na skórze, może przybliżę trochę. Widać oczywiście nieco moje niedoskonałości. Natomiast mam wrażenie, że nie podkreśla tekstury. Po prostu wyrównuje kolory i pokazuje skórę no, taką, jaką jest. Bardzo ładnie stopił mi się ze skórą. Także lecę z dalszą częścią twarzy. Krycie zdecydowanie jest. Czy nazwałabym je średnim? Na pewno nie przy takiej jednej cienkiej warstwie. Myślę, że taka jedna naprawdę cienka warstwa daje nam takie dosyć delikatne krycie. Tutaj z tej strony policzka mam trochę więcej zaczerwienienia i niedoskonałości i tutaj one przebijają przy takiej pierwszej warstwie, dlatego nałożę trochę więcej. Zdecydowanie można tego produktu dokładać i bardzo ładnie się te warstwy ze sobą stapiają. Co akurat dla mnie jest bardzo ważne, ponieważ ja nie lubię nakładać takiego ciężkiego, mocnego krycia na całej twarzy. Wolę to robić punktowo. Wspominałam już, że moja cera jest sucha, dlatego u mnie mniej znaczy więcej. Jestem naprawdę pod wrażeniem, jak wszystkie te warstwy ze sobą pięknie się łączą, dając mi już naprawdę w tej chwili średnie krycie takie, jakie lubię. A mimo wszystko nie czuję go w ogóle na twarzy. I słuchajcie, chyba nawet trafiłam z kolorem, bo bardzo dobrze się w nim czuję. Dobrze, zobaczcie teraz z bliska, jak ta skóra wygląda. W dalszym ciągu widać, że jest to moja skóra. Nie ma efektu maski. Natomiast krycie zdecydowanie jest. Chyba przyznacie też. Wykończenie jest zdecydowanie po tej naturalnej stronie.
Moja cera nie jest ani zmatowiona, ani jakoś szczególnie rozświetlona. Widać taki delikatny błysk, który jest normalny dla zdrowej skóry. Jeżeli rzeczywiście się nie zetrze, ani nie zacznę mi podkreślać suchych skórek po 10 godzinach, to może być hit. Nałożę sobie teraz resztę makijażu twarzy i wrócę do Was, żeby przetestować paletkę Huda. Makijaż twarzy skończony, pod oczy nałożyłam sobie korektor z NARS. Całą twarz delikatnie przypudrowałam tym pudrem z Diora, ale tak naprawdę troszeczkę, ponieważ znowu, mając skórę suchą, nie potrzebuję za dużo. Bronzer i róż pochodził z paletki Hourglass, tej słonikowej, a rozświetlacz znowu z paletki Charlotte Tilbury, tej świątecznej. Jako primer na powieki standardowo Rare Beauty. Primera na powieki używam zawsze, nawet jak testuję nowe produkty, to dlatego nieważne, czy robię test, czy nie, zawsze tą bazę kładę. No i przypatrzmy się teraz tej paletce. Huda wydała dwie matowe palety, jedna utrzymana w tonacji ciepłej, druga w chłodnej. Szczerze mówiąc, obie mi się bardzo podobają. Ja bardzo lubię pomarańcze, a ta ciepła właśnie była taka bardziej pomarańczowa niż brązowa, bym powiedziała. Natomiast pod filmem z nowościami widziałam, że bardziej interesuje Was paletka chłodna, także zdecydowałam się ją kupić pierwszą. Bardzo ładna matowa okładka z takim wytłoczeniem mat Huda Beauty. Bardzo fajna. W środku standardowe lusterko i 9 cieni. Wśród tych 9 znajdują się 2 w formule Cream to Powder. Przy złoczowaniu szybko wyjdzie, które to są. Aczkolwiek tylko na nie patrząc widzę, że to są te 2. Mają inną teksturę niż pozostałe. Zabieram się więc za złoczowanie. Będę szła rzędami. Tak jak mówiłam, te 2 właśnie to są cienie kremowe. Odcienie rzeczywiście bardzo chłodne, ale takie utrzymane w tonacji mauve, różanej. Naprawdę piękne. To jest ten pierwszy cień ze zwykłej formuły, a teraz będą 2 kremowe. Swatche może nie wyszły jakieś niesamowite, ale formuła naprawdę jest pod palcem bardzo przyjemna. Także z werdyktem zaczekam, aż znajdą się na moich oczach. Kolejne 3. I z tego co widziałam w internecie, Huda nakłada te kremowe cienie zarówno jako bazę, ale też na cienie pudrowe. Także przynajmniej tym nie musimy się przejmować podczas robienia makijażu tą paletą. I ostatnie 3. Także tak wyglądają swatche całej palety. Ta kolorystyka jest bardzo taka różana. I zacznę może od tego jaśniejszego kremowego cienia i nałożę go sobie w załamanie powieki. Używam do tego zwykłego pędzelka do blendowania. Zobaczę, jak to będzie współpracować. Bardzo przyjemny, kremowy cień. Na oku jest dość jasny, natomiast zdecydowanie widać, że jest to jakiś kolor. Następnie użyję sobie tych 2 matów do przyciemnienia zewnętrznego kącika. Zacznę od tego jaśniejszego i nakładam go w samym tutaj zewnętrznym kąciku, łącząc też z tym kremowym cieniem. No i trzeba przyznać, że przepięknie blendują się ze sobą. Bardzo ładnie się ze sobą połączyły. Biorę więc ten ciemniejszy i nakładam go w samym tutaj zewnętrznym kąciku. Punktowo wklepując. Wewnętrzny kącik zaznaczę sobie tutaj tym jaśniutkim różowym kolorem. Ten jest dosłownie pół tonu ciemniejszy. Ciekawa jestem, czy jakaś różnica będzie między nimi, ponieważ właśnie ten w środku chcę nałożyć na środek powieki. Także najpierw ten jaśniutki róż sam wewnętrzny kącik. Jest rzeczywiście mocno różowy. Teraz na płaskim pędzelku nałożę ten drugi, środkowy cień w palecie na środek powieki. Ta różnica jest naprawdę tak minimalna pomiędzy tymi 2 cieniami, że praktycznie niewidoczna. Troszkę mi jednak jest za jasno w tym zewnętrznym kąciku, także użyję teraz tego najciemniejszego burgundowego koloru. I nakładam go tutaj pod kątem, ponieważ chcę stworzyć iluzję kreski, takiego eyelinera, tylko robionego cieniem. I tak to dzisiaj zostawię, nie będę robić dolnej powieki, także nałożę sobie teraz makijaż na drugie oko, wykończę wszystko maskarą i do Was wracam. Makijaż skończony, wyszło dosyć wiosennie. Zbliżę Was teraz, żeby pokazać, jak to wygląda z bliska na koniec. Podkład w dalszym ciągu wygląda przepięknie. Mam nadzieję, że tak się utrzyma. Bardzo naturalne wykończenie. Wszystkie produkty, które na niego nakładałam, nakładały się bez problemu. Jeżeli chodzi o oczy,
niezwykle przyjemne maty. Przepięknie się blendowały, jeden w drugi, drugi w trzeci. Zero problemów czy z pigmentacją, czy z blendowaniem. Jedyne w sumie, co mogę zarzucić po pierwszym użyciu tej palecie, to to, że te dwa kolorki, ten i ten, są bardzo podobne na oku. Tak naprawdę są takie same. Ten jest ciut, jest bardziej różowy, ten troszeczkę bardziej brzoskwiniowy. Natomiast widzieliście, że nałożone na oku wyglądają dokładnie tak samo. Jeżeli chodzi o oryginalność, no nie jest to najbardziej oryginalna paleta, jeżeli chodzi o kolorystykę. Zobaczcie, jak wygląda obok Nude Light. Oczywiście Nude Light zawiera też cienie błyszczące, także nie jest to takie jeden do jednego. Natomiast maty, powiedziałabym, są dosyć podobne. Natomiast jeżeli macie Rose Quartz, ta mała paletka może być fajnym jej uzupełnieniem, ponieważ Rose Quartz idzie bardziej w stronę takich chłodnych fioletów, lawendy, różu. Ta idzie jednak bardziej w stronę takiego Rose Mauve. Myślę, że przepięknie wyglądałaby z błyskami właśnie z Rose Quartz. Nie jest oczywiście to paleta absolutnie niezbędna, natomiast jeżeli lubicie matowe paletki, bądź brakuje Wam matów właśnie w tych kolorach, jest to naprawdę dobry wybór. Posunę się nawet do tego, żeby powiedzieć, że z tą paletą pracowało mi się dużo lepiej niż z tą od Pat McGrath, która również jest cała matowa i którą pokazywałam Wam w poprzednim filmiku. Nie jest to oczywiście żaden dziób kolorystyczny, ponieważ tamta paleta jest zupełnie inna, natomiast z tą pracowało mi się naprawdę bardzo przyjemnie. Cienie blendują się jak masełko, jak widzicie, można stworzyć tego nawet całkiem fajny makijaż dzienny, niekoniecznie używając błysku. Dobrze, jest 11:10. Wracam więc teraz do swoich obowiązków, a z Wami zobaczę się za jakieś 10 godzin, czyli około 21:00. Wracam więc po 10 godzinach powiedzieć Wam, jak podkład się sprawił. Jest w tej chwili 21:23, także 10 godzin z hakiem. I przejdźmy od razu do rzeczy. Niczego w ciągu dnia nie poprawiałam, jedyne co się zmieniło to szminka. Zapomniałam chyba Wam w pierwszej części powiedzieć, że użyłam Linde Halberg Fantastic w kolorze Pop. W tej chwili już mam olejek na ustach, chyba ten od Diora. Natomiast jeżeli chodzi o twarz, niczego nie ruszałam. I patrząc tak w lusterko bardzo blisko, na pewno widzę nieco starcia w okolicy brody i ust. To natomiast wynika z tego, że wyjmuję, wkładam ten aparat kilka razy dziennie, myję zęby, więc tutaj ta okolica wokół ust niestety zużywa mi się dużo szybciej. Także ja osobiście nie mam do tego pretensji, tak samo jak boki nosa, gdzie opierają mi się okulary. Wydaje mi się, że wszystkie okularnice teraz mnie rozumieją. Natomiast jeżeli chodzi o resztę twarzy, zwłaszcza czoło jest dla mnie dobrym takim punktem porównawczym, ponieważ na czole bardzo często widzę suche skórki, także jeżeli podkład nie byłby dla mnie odpowiedni, to na czole widziałabym to od razu. Tak samo tutaj na policzkach. A muszę przyznać, że naprawdę nic nie widzę. Tak patrzę w to lusterko i patrzę, analizuję każdy tutaj centymetr twarzy. A według mnie jest naprawdę świetnie, jak na te 10 plus godzin. Tak samo oczy, wydaje mi się, trzymają się bardzo dobrze. Także no oczywiście nie wyglądam tak świeżo jak 10 godzin temu, ale uważam, że wcale nie wyglądam źle. Ja jestem dosyć ostrożnym człowiekiem, także nie będę mówić od razu, że jest to najlepszy podkład, jaki w życiu stosowałam. Aczkolwiek będę musiała przeglądać bardzo uważnie, ponieważ coś jest na rzeczy. Bardzo mi się podoba to, że jest totalnie niewyczuwalny na twarzy. To, że tą twarz mogę dotykać i naprawdę nie czuję, żebym coś na niej miała. Jeżeli chodzi o krycie, bardzo podoba mi się to, że mogę je budować punktowo, że te wszystkie warstwy ze sobą bardzo ładnie się łączą, że w sumie nie widać tego, gdzie nałożyłam tego podkładu więcej, a gdzie mniej. Mimo, że widzieliście, że punktowo nakładałam tutaj troszeczkę więcej, natomiast tutaj nie. Wydaje mi się, że jakoś to się nie odznacza. Podoba mi się też, że dosyć łatwo wybrałam kolor, sugerując się w sumie tylko tonacją i jasnością. W dzisiejszych czasach mimo wszystko to nie jest takie oczywiste, zwłaszcza, że nazwy tych podkładów często nie odpowiadają do końca temu, co jest w buteleczce. Tutaj pierwszy mój wybór i uważam, że jest bardzo trafny. Przypominając sobie jeszcze, co producent nam obiecywał, mowa była o długotrwałości. Według mnie ten punkt również jest spełniony. Naturalne wykończenie również i trzecie, średnie krycie. Także tak naprawdę wszystko to, co producent obiecywał, zostało spełnione. Jeżeli miałabym się tak naprawdę doczepić czegoś, ale już tak dla samego doczepiania się, umówmy się, byłoby to wykończenie. Tylko dlatego, że dla mnie, jako osoby ze skórą suchą, ja lubię jednak te podkłady takie rozświetlające, nadające wrażenie, że moja skóra jest nawodniona. Tutaj troszeczkę mi tego mało. Ale to jest taki naprawdę malutki bardzo minusik, bo po pierwsze jest to bardzo ładne wykończenie, po drugie jest długotrwałe, co jest dla mnie ważniejsze niż to, jak wygląda na początku, a po trzecie mogę sobie dodać pudru wykończającego, na przykład tego z Hourglass, który mi przepięknie rozświetli moją cerę, także nie jest to żaden problem tak naprawdę, ale chciałam chociaż jeden minus taki malutki znaleźć.
Także tyle, jeżeli chodzi o podkład. O cieniach wydaje mi się, że powiedziałam już wystarczająco dużo. Jak widzicie, wytrzymały całe 10 godzin, nic się z nimi nie stało. Bardzo chętnie będę sięgać po tą paletkę, chociaż raczej myślę z dodatkiem błysków, ponieważ taki typowo matowy makijaż ja preferuję akurat w wersji kolorowej. Natomiast te tony bardziej neutralne, właśnie różane, wolę podkręcić jakimś błyskiem. Teraz pozostaje mi tylko zastanowić się, czy chcę kupić tą pomarańczową wersję, tą ciepłą raczej wersję. Będę myśleć. Póki co dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Życzę Wam przemiłego popołudnia, wieczora czy poranka i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!